Cześć, siemanko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam coś, co kupiłem stosunkowo dawno, ale wykorzystuję to na co dzień w moich produkcjach, nie tylko tych na YouTube'a. I chciałem wam pokazać, że niekoniecznie tak tani w sumie sprzęt może być bardzo złej jakości. O czym mowa? O slajderze od Camrocka o szerokości slajdu 100 mm. Zapraszam do oglądania. Po wyjęciu z pokrowca okazuje nam się cały slider. No i tu jest pierwsza taka dość zasadnicza wada. Żeby móc z niego w pełni funkcjonować, trzeba przekręcić do samej szyny nóżki. Te oto, które są rozkładane. Jedna taka, druga taka nóżka. Zestaw imbusików i sam slider. Sama jakość platformy tej jeżdżącej jest według mnie dobra. Na łożyskach można tutaj sobie dopasować w tych punktach dojście tych łożysk do samej szyny, która jest stalowa. Ja się teraz zabieram za testy, porobię parę przebitek i wam pokażę, jakie efekty udało się uzyskać na tym narzędziu do pracy filmowca tak naprawdę. Natomiast nasunęło mi się parę wniosków. Pierwszym z nich jest to, że jak przechodzi do nas slider, to ta platforma jest troszeczkę niedokręcona. Trzeba użyć na szczęście dołączonych w komplecie imbusów i tam ją lekko dokręcić, tak żeby był płynny slajd, a nie latała nam. Drugim takim dla mnie minusikiem jest to, że śruba, która wystaje nam z platformy, jest w rozmiarze 1/4 cala. No jeżeli ktoś posiada jakąś lepszą głowicę, to z reguły one są na 3/8 cala i trzeba stosować przejściówki. A wiadomo, jak to z przejściówkami. Ale znajdę. O, jeżeli złapię ostrość, to będzie dobrze. Z taką pierdółką, to wiadomo. To się szybko gubi. Trzecią chyba największą wadą tego slajdera jest to, że żeby go włożyć do pokrowca i gdzieś przetransportować, trzeba go rozkręcać. Potem skręcać. Zajmuje to czas i jest według mnie niepotrzebny. Można było zrobić po prostu troszeczkę szerszy ten pokrowiec i wszystko by weszło bez rozkręcania, skręcania nadaremnie, prawda? Ale tak smęco o tych wadach, to może teraz jakieś plusy w końcu? Na pewno ujęcia. Ujęcia, jakie dzięki niemu można zrobić, są niesamowite. W życiu nie dało mi się tego osiągnąć na sprzęcie, który nie byłby slajderem według mnie. Drugą dużą zaletą według mnie jest cena. Ja za niego zapłaciłem 339 zł na Allegro. Link do sklepu, od którego ja to kupiłem, znajduje się jak zwykle w opisie, także zachęcam do zajrzenia tam. Jak ktoś zaczyna, nie ma sensu kupować tego najdroższego. Nawet używane slajdery, które na start jako nowe kosztują po 1000 parę złotych, to za używanego trzeba będzie zapłacić 600-700 zł wtedy. No niestety, ten sprzęt nie jest tani. Ale też przestrzegam was przed kupnem tych najtańszych slajderów, które nawet nie są, w których nawet platforma nie jest na łożyskach. Jest to straszny bubel, miałem okazję coś takiego, może nie tyle sprawdzić, ale jeździć kamerą po takim slajderze. No i to nie wygląda potem w ujęciach. Jest słabe, ciężko, dobry slajd. Człowiek się prędzej zniechęci do takiego narzędzia, niż polubi i w przyszłości kupi ten właśnie super drogi slider za powiedzmy 1500. Ogólnie, chemiku, polecasz ten slider? Jak najbardziej. Polecam. Czy kupiłbyś go drugi raz? Myślę, że bym spokojnie go kupił drugi raz. Dzięki za nowy wywiad. Złączmy się w jedność i podsumujmy ten film. Tak więc, podsumowując ten materiał, uważam, że slider Camrocka jest dobrym zakupem jak na początek. Dla profesjonalistów zdecydowanie za słaby, dla amatorów, dla początkujących, dla tych, co łapią zajawkę i chcą nauczyć się filmować jak najbardziej. Przy tej cenie ciężko coś lepszego. Ja się już z wami żegnam, zachęcam do sprawdzenia innych materiałów i do zobaczenia w następnych filmach. Mówił Chemik, see ya!